A dzisiaj w Kiwi Autocentrum odrobina historii motoryzacyjnej, czyli Mercedes 190 W201 z silnikiem 2-litrowego diesla o mocy 75 koni. Mercedes ten z 91 roku jest naszym drugim Mercedesem 190 w rodzinie, zaraz po 190e, którego już mogliście poznać na tym kanale. Z przebiegiem 99 tysięcy od samego początku, od zakupienia go w salonie w 92 roku, jest u jednego właściciela w rodzinie. Mercedes dzisiaj przydreptał do nas na warsztat w celu wymiany kompletnego układu hamulcowego na przodzie i na tyle, czyli klocki tarcze razem z regeneracją zacisków i odświeżeniem troszkę tego stanu, ponieważ z tego co wiemy, klocki tarcze przód tył są tutaj jeszcze oryginalne, ale przy przebiegu 100 tysięcy kilometrów no nie możemy się dziwić, że tak właśnie jest. Pierwszy etap oczywiście zaczynamy od demontażu starego układu hamulcowego i w tym przypadku, jak widzicie, Michael zaczyna od tylnej osi i tutaj ściąga prowadnicę zacisków. Ściągamy zacisk, sprawdzamy w jakim stanie w ogóle są tarcze. Później sprawdzimy też bicie tarcz, ale to w dalszej części odcinka i zabieramy się obecnie za czyszczenie starej piasty, osłony tarczy hamulcowej, żeby to wszystko miało ręce i nogi, ponieważ przez 100 tysięcy kilometrów nagromadziła się tutaj rdza. Premium Zęcik Toj. Wszystkie jak na waszym jest się dobry. Same ścięki. No. To wszystko jest nowe z zawodu w pyłu. Ale przez turdzu. No, nie chciał schodzić. Teraz myślisz tym. Najważniejszym krokiem przy wymianie układu hamulcowego to oczywiście dokładne wyczyszczenie piasty z zalegającego na nich pyłu hamulcowego, czy też rdzy, która nagromadziła się przez te x tysięcy kilometrów, aby nowy układ hamulcowy, czyli tarcze klocki, nie płakały, nie piszczały i ładnie przylegały do tej piasty i żeby ten układ hamulcowy nowy sprawował się w 100% tak, jak powinien. Jeżeli chodzi o układ hamulcowy Mercedesa na osi przedniej, tutaj zaciski hamulcowe też wymieniamy prowadnice. Prowadnice tutaj są śrubowe razem z gumkami, więc tutaj dokładnie musimy sprawdzić cały zacisk, jarzmo. To wszystko oczywiście wyczyścimy, jeżeli będzie możliwość, wypiaskujemy. I tutaj w układzie hamulcowym przednim, chociaż jest to rocznik 92, mamy już czujnik zużycia klocka, który w tym przypadku też nadaje się do wymiany. Na całe szczęście, chociaż to już 30-letnie auto, takowe czujniki są jeszcze dostępne i to bez problemu. Przystępujemy teraz do montażu tarczy. Na powierzchnię oczyszczoną piasty zakładamy nową tarczę. Za chwilę ją przykręcimy śrubami siłą 50 Nm i wtedy dokonamy pomiaru bicia tarczy. Chodzi tu o to, żeby wyeliminować wszelkie jakieś odchyły, które nie mogą przekraczać 600. Teraz Michael przyłapuje tarczę, którą następnie dokręcimy siłą 50 Nm. I następnym etapem będzie pomiar bicia tarczy, który nie może przekroczyć 600. Im mniejsza wartość, tym lepsza. Ale po dobrze oczyszczonej powierzchni piasty założymy tarczę i sprawdzimy, jakie są wartości. I wtedy będziemy dalej kończyć proces wymiany układu hamulcowego. Teraz będziemy dokręcać śruby siłą 50 Nm. Następnie dokonamy pomiaru oto takim przyrządem firmy Delphi. Jest to zegarowy przyrząd, którym będziemy sprawdzać bicie tarczy, jeżeli w ogóle takowe będzie. Obecnie mamy skalibrowany sprzęt i w tym momencie dokonujemy pomiaru poprzez obracanie piasty i sprawdzamy, jaki zakres jest odchyłu. Im mniejszy, tym lepszy, nie przekraczający 600.
U nas łapie się to w granicach 300. Jakby ktoś nie widział, to Michael potwierdzi. Śmieszny fakt to taki, że ten samochód jest w moim wieku, czyli ma już 32 lata i to piękna sprawa, bo trzyma się pięknie, nie to co prowadzący ten kanał. Jeżeli podobał Wam się ten materiał i mogliśmy Wam przekazać jakieś ciekawostki, albo też lubicie w ogóle zajawki motoryzacyjne, to jeżeli mogę Was prosić, zostawcie w tym momencie subskrypcję i dzwonek, ponieważ takich materiałów na tym kanale będzie jeszcze dużo, jest już dużo i na pewno wiele pomysłów mamy jeszcze do realizacji w głowie. Tymczasem ja dziękuję Wam bardzo za obecność. Mam nadzieję, że zrzeszyliśmy troszkę fanów starej, historycznej, legendarnej motoryzacji przy tym odcinku.